Dziś zobaczycie, jak wygląda produkcja maseczek ochronnych. Zaczynamy! W ostatnich miesiącach noszenie maseczek w miejscach publicznych stało się obowiązkiem. Choć są profesje, tak jak branża medyczna czy niektóre zakłady produkcyjne, w których maski były niezbędne także przed pandemią. Nosi się je bowiem, aby uchronić górne drogi oddechowe przed drobnoustrojami chorobotwórczymi czy szkodliwymi cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu. W czasie pandemii mają ograniczać roznoszenie się wirusa SARS-CoV-2. Żeby zobaczyć, jak produkowane są maseczki, odwiedziliśmy największego producenta w Polsce. W zakładzie o powierzchni niemal 15 tysięcy metrów kwadratowych, zlokalizowanym w Mińsku Mazowieckim, w ciągu miesiąca można wyprodukować około 85 milionów maseczek. Trafiają one m.in. do sieci handlowych, placówek ochrony zdrowia czy domów pomocy społecznej. Zobaczmy zatem, jak przebiega proces. Zacznijmy od maseczki trójwarstwowej typu drugiego R. Odznacza się ona wysokim poziomem filtracji antybakteryjnej. Chroni przed drobnoustrojami chorobotwórczymi roznoszonymi drogą kropelkową. Surowcem są dwie warstwy włókniny typu spunbond oraz tkanina filtracyjna meltblown. Zewnętrzna warstwa może mieć dowolny kolor, najczęściej stosowany jest niebieski. Na linii surowce są rozwijane. Poszczególne warstwy muszą zostać idealnie nałożone jedna na drugą. Pomiędzy dwiema warstwami włókniny umieszczana jest tkanina filtrująca. Pozycjonowanie warstw odbywa się za pomocą głowic, które wykonują płynne ruchy w lewo lub w prawo. Położenie włókniny jest kontrolowane dzięki specjalnym czujnikom. Dalej wałki formują tak zwane zakładki, czyli charakterystyczną harmonijkę umożliwiającą dopasowanie maseczki do kształtu twarzy. Rozwijany jest także drut usztywniający, który pozwala uformować maseczkę u nasady nosa, zapewniając przy tym szczelność przylegania. Metodą ultradźwiękową zgrzewane są trzy warstwy i maseczki cięte są na odpowiednią długość. Dalej taśmociągiem przekazywane są do strefy, gdzie zgrzewana jest gumka umożliwiająca założenie na uszy. Gotowe maseczki zbierane są w pakiety po 10 sztuk i przekazywane do stacji foliowania. Można je też pakować do kartonów. Drugi typ, którego produkcję prześledzimy, to maseczki FFP2. Mogą się składać z 3 do 6 warstw. Oprócz włókniny spunbond oraz tkaniny filtrującej, stosowana jest w nich także bawełna termoizolacyjna Hot Air. Podobnie jak na poprzedniej linii, najpierw rozwijane są poszczególne warstwy, które równomiernie nakładane są na siebie. Dalej aplikowany jest drucik usztywniający maseczkę u nasady nosa. Warstwy są zgrzewane ultradźwiękowo. Metodą tampodruku wykonywany jest nadruk na maseczce. Można go wykonać także za pomocą drukarki atramentowej. Niezbędnym elementem są oczywiście gumki umożliwiające założenie na uszy. Dalej maseczka składana jest na pół i za pomocą noża obrotowego wycinany jest jej kształt. Zakład w Mińsku Mazowieckim wypełnia 60% zapotrzebowania rynku polskiego na maseczki. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem produkcji masek antybakteryjnych oraz biodegradowalnych. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.